Hej ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Graba, a to jest kolejny odcinek z Dying Light, nagrywany na tej samej sesji live. Kontynuujemy naszą przygodę, już właściwie nie wiem nawet, który to jest odcinek, ale gra się fajnie, także mam nadzieję, że tych odcinków będzie jak najwięcej. Spotkaliśmy Purhawę, czyli zombiaka, który tutaj wybucha i została z niego... No, zostały z niego nogi tylko. Ale to nam nie będzie potrzebne i musimy... polecieć dalej. Nie było tutaj kuriera, z którym mieliśmy się spotkać, więc lecimy do przodu. Do osady rybackiej. Nie wiem, czy ja tędy przejdę w ogóle. Trudna skrzynia. Trudne sprawy. No właściwie trudne skrzynie. O, to nic. Mam tych wytrychów trochę. Przy tym wytrychu trzeba idealnie trafić, żeby to otworzyć. Ech. To było naprawdę takie pro... O, jednak nie. No, uwaga. No, okej. Okay. Jest git. Tu mówi Jade. Wow. Na jakąś godzinę zrobi się ciemno, więc cokolwiek robicie... Fuck, znowu ciemno? ...smykajcie do wieży. O Jezu. Tu nie ma przejścia, że musimy się cofać. To jest trochę niedobrze, bo teraz musimy... musimy wyjść znowu tym wyjściem. Tu trochę brzydali było. Kosmetyki, okej. Ej nie, no jeszcze jest jasno, to nie wiem dlaczego. Wow! Nie wiem, czemu on poleciał. Ale spoko. Boże, co to jakieś dźwięki dziwne. W każdym razie my lecimy dalej. Mam nadzieję, że w tej osadzie rybaków będę mógł się przekimać, bo jeżeli tam nie zastanie noc i będę musiał gdzieś tutaj biec, to będzie słabo. Timo, proszę cię, żebyś mnie nie niszczył green screena. Dziękuję. Uciekaj na miejsce. No tutaj coś jest, tylko... a jakieś chyba zombie lepsze. Ale w sumie nie muszę się nim martwić. Tylko żebym mógł się przekimać tutaj, bo będzie trochę słabo. O, jaka osada rybaków. O, to widać, jak ludzie próbowali uciec. Stadion narodowy widać. Fajnie to wygląda, naprawdę, naprawdę dość przyzwoicie graficznie to wygląda. Chociaż narzekaliście, że to nie jest jakaś tam next genowa super grafika. To jest naprawdę w porządku. Jest naprawdę przyjemna grafa, także można to totalnie spokojnie ogrywać. Halo Karim, dotarłem do wioski. O kurde! O, zarażony. Pozwólcie jej. Bierzemy kasę za ochronę, czas więc trochę poprosić. Nie jestem pewien, czy sam dam radę. O cię, panie! Wspominałem ci, co robi, kiedy jest zawiedziony, prawda? Robi się ciemno, ludzie. Czas przypaść. Kurde, jeszcze ciemno. Bezpieczne miejsce, żeby przeczekać noc. Wiecie co i jak. Uważać tam na siebie. Ja pierdykam. Poobsługujmy się tym kijem może. Tu jest trochę tych szybszych zombiaków. O kurde, strasznie dużo ich. Uch.
jutro zamknąć bramę, zanim więcej tych śmiercieli wlezie. O, fuck! Gówno. Dobra, nie, muszę to zrobić w dzień. Ej, koleś, tutaj. Czego chcesz, ziomuś? Co jest? Co masz do sprzedania? Ja coś mogę ci sprzedać? Mogę sprzedać. No nie pykło to najlepiej. Ej, dobra, nie, muszę się przekimać i przyjdę w dzień, bo w nocy do tego w ogóle nie zrobię, nie ma takiej opcji. Aha, tak, 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 jasne. Proszę do rana. Dobra. W dzień możemy próbować. Wiesz, to też nie będzie takie łatwe. Timo! Jezus Maria! Boż... Timo! Zostaw te zombie! Ja pierdykam, co on robi. To tu muszę biec. Timo! Jakiś zombie wypatrzył. Dobra. O kurde, ale mógłbym gdzieś tutaj po drodze save point sobie odblokować, bo... Czy ja ten dobiegnę w ogóle? Gdzie to jest? Jest gdzieś tam? Ja tego nie mam zaznaczonego na mapie, no co jest? Raczej gdzieś tam... No chyba porobię cięcia, żeby tutaj nie biec znowu nie wiadomo ile. Przebiegnę. O, fuck. No kurde, jak ja mam tutaj przebiec? Dobra, spróbujemy tędy, no kim może się uda akurat. Chociaż nie wiem, czy ja dam radę tędy przebiec. Pewnie nie. A, może dam radę przepłynąć. Tak ekran mi się rozmazał. Mi to w ogóle zniknęło z oczu. Nie, nie mam nic tutaj, więc nie wiem, co się dzieje. Tak, nagrywam i streamuję OBS-em. No dobra, jestem. To było dobre? Ale trochę trzeba się tym kijem namachać, kurde, żeby ich upierdzielić. Nie jest takie easy peasy. Dobra, tą bramę zamknąłem.
Boże! To była purchawa. To była purchawa. Fuck! To była purchawa. Mam cię teraz! O, wpieprzony. Jakiś zgniłek. Trzymajcie to z daleka. Boże, żebra na wierzchu. No pomogłem wam. Nie dziękujcie. Bóg zapłać, biegaczu. Gdyby nie ty, zeżarłyby nas na obiad. Weź to dla ciebie. W podzięce. Dawaj, dawaj, w podzięce. Ktoś mi dał? Ojej, żebra wyszły. Dobra. Trzeba jeszcze raz biec. Muszę ten materiał pociąć, bo to będzie masakra po prostu biegać tam cały czas w tym i na zad. Ale babka dostała trochę z młotków, no nie powiem. Trochę ją sklepaliśmy. Jakie krzykacze tutaj. Dobra, jeszcze raz to samo. Czy tam ich teraz nie powinno być dużo? Przynajmniej taką mam nadzieję. No kurde, do wody wskoczyłem, pół życia straciłem, what the fuck. Masakiera. To nie jest człowiek, ja się nie rzucam na człowieka, tylko na zombie. Z powrotem na miejscu. Miejmy nadzieję, że tym razem bez faili. Zobaczymy. Teraz to już się musi udać. Jak się nie uda, to nie wiem, po prostu pójdę grać w kucyki pony. Teraz będę musiał uważać na te purchawy. No dobra, ale tutaj już... A jest jeszcze. Kurchawa. No co ja tu mam zrobić teraz? Stać przywódcę osady. Halo? Jest tam kto? Siedź cicho. Może sobie pójdzie. Jest tam kto? Mam odebrać coś dla Raisa. Rybaki. O, jest.
Tak? Kto tam idzie? Kto tam idzie? Raiz. Mam coś odebrać. O Boże, to jeden z ludzi Raiza. Co ja teraz zrobię? Powiedz mu, żeby sobie poszedł. Jak będziesz miły, to może da nam spokój. Ja to słyszę, patafiany. Wyślij go do Gursela. On będzie wiedział, co zrobić. Proszę, my nic nie wiemy. Idź pogadaj z Gurselem. Mieszka nad sklepem. Czyli to chyba ten ziomek będzie. Hej, jest tam kto? Ciszej tam! Ściągniesz potwory. Pozbyłem się ich, ale lepiej wzmocnijcie bramę, zanim przylezie ich więcej. Najsu! Kompletnie? Jesteś Gursel? Przysłał mnie Raiz. A, ty robisz dla Raisa. Coś czułem, że to zbyt pięknie wygląda. Już dość zabraliście. Już więcej nie damy. Firkin, powiedz Ayla, mu... proszę! Już lepiej ja z nim... Ayla, morda, właśnie. Nie można traktować. Firkin, skopię ten twój zad. Dalej, Firkin, lej go w łeb! Miły Bóg! Kurczę, nie chcę kłopotów, ale płaciłem już w tym miesiącu. Niedługo nic już nie będę miał. To zupełnie nie mój problem. Raiz ma dostać pieniądze. Jak nie, tobie i twojej kobiecie może stać się krzywda. W dupie mam twoje groźby. Skop mu zad, Firkin! Weź, daj spokój, Ayla! Dobra, masz, nic więcej nie mam. Prawdziwy facet by mu dokopał. Nie będę przeszkadzał. Masz chyba większe problemy niż brak pieniędzy. O Boże. No dobra. Dobra, Karim, mam kasę od Gursela. Nienawidzę się teraz, ale kasę mam. Od razu do siebie zanika z czasem. Została jeszcze jedna zbiórka ze stacji promów na Starym Nabrzeżu. Tobias. Jest tu prom? Był. Zanim marynarka nie posłała go na dno zatoki. Dziesiątki ludzi ugrzęzły tam czekając na następny, ale nie było żadnego następnego. A więc są tam ludzie? Ludzie na promie, na kurde. Nieźle. Zostały jakieś łodzie? Tak, ale każda łódź, która próbuje opuścić zatokę, ląduje na jej dnie. Wiadajmy, co to za koleś? Co tu robi? Co ty tu robisz? Crane. Co ja tu robię? Co ja tu robię? Nazywam się Tobias. I jestem projektantem broni. Projektantem broni. Przeciwko zombie. Aha, okej, to brzmi wspaniale. Kontynuuj, nie będę przeszkadzał. Nie, poczekaj, nie idź, posłuchaj. Prawie ukończyłem konstruować ostateczną broń niszczenia potworu. Zostały tylko ostatnie szlify, z którymi ty możesz mi pomóc. O co chodzi? No to jedziemy. Aha, to jest... Muszę pozabijać potwory w wyznaczonym czasie. A dobra, wiecie co, zróbmy. Tylko ja mam jakiś punkt umiejętności, przetrwanie. Mi brakuje poziomów. Mistrz pakowania. I tak chyba nie ma co tych punktów trzymać, tak mi się wydaje. A weźmy to, będę więcej rzeczy trzymał. Zróbmy to wyzwanie, to zobaczymy, czy mi się uda. Przyjmij. Muszę tutaj zombie pozabijać. Trzynaście, czternaście. Ja pierdykam. Dobra, jeszcze paru tylko. Pięć zombie, kurde, nie zdążę. A może? Może? Raz, dwa, trzy zombiaki. Jest! Hahaha! Mistrzu! Muszę przyznać, że to fajna zabawka, ale trzeba popracować nad akumulatorem. Ładnie. Da się zrobić. Na pewno mogę to poprawić. Tak sądzę. Tak, no muszę tylko przeprowadzić więcej testów. Z twoją pomocą oczywiście.
I to było dobre, to było dobre. I ta broń naprawdę była niezła. To kosiło, kurde, jakbym takie coś miał. No, to bym się ucieszył, nie powiem, że nie. Dobra, ale lecimy na prom. Musimy się udać teraz na prom. A to jest bliziutko w miarę, więc tam sobie skoczymy i zaraz, mam nadzieję, odbierzemy ten haracz. Dobra. Z naszym młoteczkiem brykamy. I lecimy. No jestem ciekaw, czy uda się opracować tutaj lek na tę chorobę, która zaatakowała ludzkość. Dziękuję, stary. Jestem ci dłużny. $70. Słabo trochę te swoje życie oceniają. No co ten taki mocny? Dobra. Muszę naprawić broń. Odsuń się ode mnie! $7, no nice. Kurde, nie można tu do wody skakać, bo traci się życie, a ja nie mam apteczki, chyba że mogę sobie wykraftować. Oczywiście, że nie mogę. Ostry elektryk, to już sobie zrobiłem. A nie, ostrego elektryka nie zrobiłem. A nie, miałem to. Nie, ja miałem paralizator. Biorę. Lecimy z koksem, zobaczymy co to będzie robiło. Ostry elektryk, dobra. Ty ścierwo. I to weźmy. To ma nieduże obrażenia, zamiast klucza. No dobra, pobawimy się trochę tym nożem. Nie no, naprawdę zombie, które używa... Czego mi brakuje do zrobienia apteczki? Ja zaraz umrę po prostu. Gazy, nie mam gazy, muszę poszukać gdzieś jakieś apteczki. Ja pierdykam. Znaczy apteczki. Apteczkę to bym chciał zrobić, muszę poszukać gazy. Dzień dobry. Oj, nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że oni będą chcieli ze mną walczyć. Są trochę pouzbrajani. Oj, czuję trochę wpierdol. Przyszedłem po przesyłkę dla Raisa. Już z powrotem? Dopiero co się wam opłaciliśmy, krwiopijcy. No, co ja zrobię, stary? No, co, Morgan Freeman. Jestem tylko kurierem. Staram się tylko przeżyć jak każdy. Tak? My też. Rais powiedział, że będzie nas chronił, jeśli mu zapłacimy. Ale jak na razie tylko bierze forsę. Nie ma żadnej ochrony, tylko groźby. Ty jesteś inny? Słuchaj, ja naprawdę nie mam na to czasu. Nie utrudniaj. Czy jak wam uświadomię, jak łatwo byłoby sfajczyć całe to miejsce, dostanę kasę? Jezu Chryste! Wszyscy jesteście pieprzonymi potworami. Cała forsa jest tu w środku. Zabieraj i spierdalaj. Nie robię tego z własnej woli. Wierz mi, że zdecydowanie bardziej wolałbym wam pomagać. A jednak trzymasz z nimi, no nie? To ja wezmę i spierdalam. Stary, nie jesz już tego? Karim, odebrałem pieniądze z przystani promu. Będę się za to smażyć w piekle. Witamy w klubie. A teraz wracaj tutaj po swoją nagrodę. Dobra robota. Jakoś nie wierzę, że on mi tutaj to zapłaci. Dobra, jest gaza, ale jedna, ale dobra. I apteczka. Dwie, kupuję od razu. Sprzedaj. Mogę sprzedać fajki. Dobra. I pokraftujmy sobie jeszcze jedną aptekę. Jest git. I od razu użyjmy. Chcesz robić interes? A, tu jeszcze misję można wykonać jakąś. Jest jakiś quest, to od razu wezmę sobie, żeby był. Nazywam się Neil Fallon. Jestem dziennikarzem International Affairs Magazine. Słyszałem o tobie. Naprawdę? Jak u diabła tu trafiłeś?
Na początku kwarantanny nie było to takie trudne, a kiedy u sterów posadzili Sulejmana, wiadomo już było, jak się sprawy potoczą. Więc postanowiłeś zostać? Właściwie to zdecydowałem się wydostać, ale nie mam pojęcia, jak to zrobić. Bywałem już w różnych zamkniętych miastach i zawsze był ktoś, kogo dało się przekupić, ale nie tutaj. Nie wydostanę cię z Haranu, chyba nikt nie jest w stanie. Nie no, jasne. Ale ja dokumentowałem rozwój tej zarazy niemal od pierwszych chwil. Przeprowadziłem setki rozmów z ludźmi, którzy już ludźmi nie są. Sulejman naprawdę powinien to powiedzieć. Świat powinien się dowiedzieć, co tu się dzieje i... Słuchaj, naprawdę potrzebuję pomocy. Straciłem cały owoc mojej pracy, wszystko! Siedziałem jak trusia w kawiarence internetowej, kiedy nagle zjawiła się horda zarażonych. Udało mi się ujść bez szwanku, ale... No kurde, on chce torbę z tymi wszystkimi darami. Danymi. Ścigali mnie dość długo, więc aparat musiałem zostawić w samochodzie. Słuchaj, wiem... Sulejman, Boże. Nawet jeśli to odzyskam, nadal nie wydostaniesz się z miasta. Jeśli nie mogę odzyskać moich materiałów, nie mam po co się wydostawać. Ta kawiarenka jest w niemiłej okolicy. Pomyślę o tym, ale nic nie obiecuję. O, do kawiarenki. Powinniśmy powoli kończyć ten odcinek, ale kusi mnie jeszcze, żeby do Sulejmana wrócić i zobaczyć, jak on się zachowa. A jestem niemal pewien, że się nie zachowa tak, jakbyśmy chcieli, żeby się zachował. Ale to myślę, że jeszcze możemy to zrobić. Myślę, że jeszcze możemy sprawdzić. Najwyżej odcinek będzie troszeczkę dłuższy, nic tam się nie stanie przecież, prawda? Lecimy. I nie wskoczę. Coś nie tak? Ktoś się przemienił na 18. Robimy co możemy, żeby ogarnąć sytuację, ale... Nie będę owijać bawełnę! Crane! Potrzebujemy tej antyzyny na już! Rais obiecał mi dwie skrzynki, Draken. Dwie skrzynki! Staram się na nie zarobić jak najszybciej. Tylko... Boże! Tylko się pośpiesz! Kurde, nieźle. Na 18 piętrze ktoś się przemienił, oni już nie mają antyzyny. Kurde. Tak przebiegłem tutaj trochę na hura. Czy ja tędy przebiegnę w ogóle? O, poziom siły mamy, super. Co to jest? Oszczędzanie broni. Naucz się lepiej wykorzystywania broni. A lepszego wykorzystywania broni. Broń walk wręcz wolniej traci wytrzymałość. Spoko, potężny atak, który zadaje ogromne obrażenia, ale zużywa więcej wytrzymałości. Nie, dobra, bierzemy to. Czy ja tędy przebiegnę, miałem sprawdzić. Oj, nie wiem, czy to będzie otwarte. Dobra, kij, ryzyk, fizyk. Mam nadzieję, że się uda. Fuck! Fuck! Szybko do Raisa. Trzeba odcinek kończyć, śpiesz się! Co to ma być? Tak, gram na PC-cie, ale na dniach też pokażę wam, chociaż tak chwilę, jak wygląda gra na PlayStation 4. Żebyście mogli sobie porównać. Gdzie tu jest wejście? No serio? Idziemy dookoła. Szukasz guza w frajerze? Frajerze, szukasz kosy? Tylko mnie bać! Crane, jak daleko jesteś? Nie wiem, jakoś w połowie drogi. To dobrze. Chcę, żebyś odwiedził jedno miejsce. Po co? Jeden z naszych patroli zniknął gdzieś w okolicy rynku. To chyba twój problem. Od teraz to też twój problem. Dowiedz się co z nimi, albo nie pokazuj się tutaj. Członek patrolu uciekł, więc to chyba niedobrze. Bo nie wiem, czy on mnie nie sprzeda, że ja zaatakowałem ich, czy coś. Tak
może być. Młotek dekarski, nice. To jest jakaś misja poboczna z tym chyba. A, to tutaj. Zaginiony patrol. No dobra, to sprawdzimy co z tym patrolem i skończymy jednak tutaj. Chyba znalazłem twój patrol. Coś rozerwało tych ludzi na strzępy. Uważaj, bo znalazłeś tego. Jeszcze nie, poczekaj. Kurde, on do mnie strzelał normalnie z karabinu. Ja pierdzielę, to nie było dobre. Kopertę muszę znaleźć, a tu już nie ma zombiaków, nie ma. Się na mnie zaraz ktoś rzuci. Uwaga. Wiem, że tutaj broń palna może nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale jednak mimo wszystko dobrze bym się czuł, jakbym coś takiego miał. O, flaki leżą. To chyba nie jego flaki. Sznurek. O, leci kolejny. Kolejny zrzut. To jest koperta. Dobra, mam ją. Dobrze, przynieś mi tę kopertę jak najszybciej. Będziesz naszym bohaterem. Bohaterem? To ja już teraz jestem, kolego. Dobra, myślę, ludziska, że w tym momencie możemy kończyć ten odcinek, bo i tak widzę, że jest dłuższy. O, co jest? No tu! Jestem na antenie! Widzisz mnie? Na jakiej antenie? Jestem na górze! Musisz mi pomóc! Jeszcze jakiś koleś chce, żeby mu pomóc na antenie, ale to już zobaczymy w następnym odcinku, ludziska. Karabin! Wracaj po karabin! Podobno jest tu karabin, tak? No pokażcie. No ja przypuszczam, że on tylko tam leży, a go pewnie nie można podnieść, ale dobra, no zobaczymy. Zobaczmy. Pyk, pyk. Au, na kolce. Au! No tak jak mówiłem, nie można tego podnieść. Tu nie ma karabinu. Chyba, że gdzieś indziej. Siatka w płocie. A tutaj jest karabin. No dobra, ale to nie wiem, czy go da radę wziąć. Wydaje mi się, że nie, że to tylko po prostu tak się zbugował, no ale zobaczymy. A jednak! No! Jednak można go wziąć, myślałem, że on tylko tak jest zbugowany tutaj. No to słuchajcie, to jednak mamy broń, to następne odcinki szykują się dość ciekawie. Chociaż no ja na razie nie będę używał tego karabinu, raczej nie będzie mi tutaj potrzebny. Ale no zawsze lepiej mieć niż nie mieć, także dzięki wam za tipa, super. No dobra, to w takim razie tutaj kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się miło oglądało, znowu było parę faili, ja przypuszczam, że je powycinałem, tak żeby, znaczy powycinałem tak, żeby nie było biegania pomiędzy tymi miejscami, bo trochę to pewnie zajęło. Także spoko, coraz fajniej się tutaj dzieje.
No i co? Dzięki wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się, na razie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!